Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko, to patrzcie na to. Forza odpalona na telefonie. Normalnie. To jest niesamowite. Moi drodzy, zapraszam Was na teścik nowego telefonu od Realme 8 Pro. Wiecie co? Telefon jest fajny w dotyku. Jest taki cieniutki, jest smukły. Ekran jednocześnie jest duży, tak jak w moim poprzednim telefonie, ale telefon sam w sobie jest lekki. Minusem konstrukcji są wystające aparaty. Niestety, jeśli położymy telefon na biurku, to czuć, że one odstają i ja się zawsze boję, że mogę je w jakiś sposób uszkodzić. Natomiast w opakowaniu telefonu znajduje się od razu etui gumowe, które możemy sobie na telefon nałożyć. No i tutaj mamy tylną obudowę plastikową i tak można by powiedzieć, no nie no, plastik to taka taniocha, no nie? Ale z drugiej strony ja w moim telefonie mam szklaną obudowę i nie dość, że na niej widać palce, to raczej bez etui w ogóle tego telefonu nie ma sensu wyciągać, no bo jak ci zaraz spadnie, to się wszystko potłucze. Jeden z tych aparatów ma 108 megapikseli, zobaczcie, dzięki czemu możemy sobie później fajnie fotki poprzybliżać, ale także mamy 3 dodatkowe kamery, które robią różne funkcje i magię z naszym obrazem, więc te fotki mogą wyjść naprawdę super. W dodatku zobaczcie, czytnik linii papilarnych w telefonie ze średniej półki, co wy na to? Pierwszy dzień zabawy to były zabawy z fotkami, bo mamy tutaj naprawdę niezłe aparaty, a zwłaszcza jeden 108-megapikselowy, który pozwala nam niesamowicie zbliżyć fotki i właściwie nie musimy nic przy tym myśleć. Telefon wykonuje czynności za nas, jeśli chodzi o korekcję, wybranie odpowiedniej ekspozycji, praktycznie za każdym razem jak klikniecie. Jest oczywiście tryb dla profesjonalistów, nazwijmy to, gdzie możemy zrobić nawet zdjęcie w trybie RAW, czyli możemy wyciągnąć z aparatu surowy plik i potem edytować go w programie w postprodukcji, zrobić różne ciekawe rzeczy. Ja natomiast, jeśli chodzi o telefony, skupiam się na trybie automatycznym, dlatego że telefony przeważnie robią tak dobrą robotę, że właściwie nic z tym zdjęciem nie trzeba robić. Dobra, i patrzcie, tutaj mamy tak. Zoom jednokrotny, czyli bez zoom. Aha, mamy jeszcze szeroki kontakt w ogóle, także możemy wszystko tutaj ładnie złapać, nie? Pyk. Mamy przybliżenie 1 razy, 3 razy i 5 razy, więc nawet z tej odległości, zobaczcie, moglibyśmy sobie cyknąć tamtą renówkę, teoretycznie, nie? Ale jak mamy 100 megapikseli, to później możemy sobie ten kadr ułożyć na różne sposoby, tak, że możemy sobie później jeszcze dodatkowo przybliżyć w postprodukcji i użyć tego akurat. Passat mi zajechał drogę, nie? Przy lepszym świetle by to było naprawdę fajnie widoczne. Aparat ma szereg różnych ciekawych funkcji, które możecie sobie wykorzystać. Między innymi jest to Tilt Shift, czyli tryb makiety. Aparat robi nam zdjęcie, a to zdjęcie daje nam takie wrażenie, że obiektom, którym zrobiliśmy zdjęcie, wyglądają jak jakieś takie zabawkowe. I ja sobie poszedłem na wiadukt nad autostradą zrobić kilka właśnie takich fotek i jedno wyszło mi wyjątkowo fajne, bo okazuje się, że nawet jak nałożymy taki ciekawy efekt Tilt Shift, to później to zdjęcie możemy sobie również bardzo mocno przybliżyć, dlatego że jest ono robione tym głównym, najmocniejszym aparatem i okazało się, że przybliżając, mogłem sobie sprawdzić tabliczkę u kierowcy, na której było napisane czajnik, także już wiecie, jaki będzie mój nowy nickname w Euro Truck Simulator 2. W telefonie mamy też bardzo dobrze działający tryb nocny, a tryb wideo jest uzupełniony o stabilizację, ultra stabilizację i ultra stabilizację super, czy coś takiego. I powiem wam, że ten środkowy tryb, czyli ultra stabilizacja, działała najlepiej, natomiast ta taka już najmocniejsza stabilizacja robiła jakieś artefakty na wideo, więc myślę, że nie warto chyba jej używać. Ewentualnie przy jakimś bardzo dobrym oświetleniu można by było spróbować. Co do jakości nagrań wideo, jest dobrze, ale czasami pojawiają się różne aberracje chromatyczne przy na przykład nagrywaniu pod światło, gdy światło odbija się od różnych powierzchni, możemy
możemy to zaobserwować. A generalnie jakość wideo jest dobra również właśnie w słabym oświetleniu. Dobra, rozgadałem się o tym aparacie, a tak naprawdę to film miał być o Forcie Horizon 4. Lucek, co ty nas wała robisz? My się nie damy nabrać. W ogóle ładne kolory są na tym ekranie, bo to jest ekran AMOLED, dokładnie e-AMOLED tak się nazywa. I bardzo, bardzo ładnie Forza sobie wygląda na tym ekraniku. Co? Ktoś mi zabrał Forda Focusa, ja nie mam mapki. Muszę sobie mapkę wyłączyć. Wyłączoną mam. Bez mapki jeżdżę. Cockpit. Widok z maski. A patrzcie, to mocowanie mnie rozwala. Są takie mocowania specjalne do tych padów, że sobie podłączasz, a ja sobie zrobiłem z takich uchwytów do GoPro, wiecie? Normalnie, da się grać. Ciekawe, czy wygram. What? Ktoś mi tu... Ja... Ford Focus kontra Mini Cooper. Mamy 3 km do celu, będzie ciężko. Dobra, dobra. Wiadomo, że nie ma na rynku telefonu, który udźwignąłby Forza Horizon 4 i normalnie tak płynnie dałoby się grać. Ja faktycznie mam podłączonego tego pada do telefonu i gram na tym telefonie. Może na innym odcinku pokażę wam, jak uruchomić Forza na telefonie. No ale to umówmy się, musi być jakieś 1000 łapek pod tym filmem, co najmniej. To wam nagram taki film. I będziecie mogli sobie na swoich telefonach grać. Co wy na to? Mamy tutaj 4500 mAh. Bateria wystarczyła mi spokojnie na cały dzień, a nawet po powrocie do domu zobaczyłem, że mam tylko 50% baterii zużyte, mimo że cały czas się tym telefonem bawiłem. Jakby tego było mało, mamy także 50-watowe ładowanie do tego telefonu, więc jak wam się szybko bateria skończy, możecie sobie szybko podładować. I najważniejsze, czyli cena. Cena tego smartfona to 1300 zł, a dokładnie 1299 zł lub 1249 zł u partnerów Realme. Także możecie ten telefon taniej zgarnąć. Jeśli macie jakieś pytania co do tego smartfona, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym filmie i mam nadzieję, że wam się podobał taki teścik, coś takiego innego niż zawsze. I trzymajcie się, do następnego. Hejas!